Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mateusz Witczyński, jestem rzecznikiem prasowym Orlenu, a dziś z Poznania z ulicy Warszawskiej 231 będę miał przyjemność poprowadzić konferencję otwarcia pierwszej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru spółki Orlen. To właśnie tu każdego dnia będzie można tankować 25 autobusów wodorowych. Jednocześnie z możliwości tankowania wodorem skorzystają użytkownicy samochodów osobowych. Zakładamy, że będziemy tutaj tankować 1 tonę wodoru. W trakcie naszej 15-letniej umowy z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym dostarczymy do poznańskich autobusów prawie 2 miliony kilogramów wodoru, co pozwoli uniknąć emisji 21 tysięcy ton dwutlenku węgla. Przyczyni się to do ekologicznego, zeroemisyjnego transportu w mieście Poznań, pozytywnie wpłynie na środowisko i na pewno poprawi jakość życia mieszkańców stolicy Wielkopolski. Stacja w Poznaniu, na której dzisiaj jesteśmy, powstała w ramach naszego programu Clean Cities Hydrogen Mobility in Poland, na który w kwietniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 milionów euro. I jest to największa dotacja w obszarze wodoru przeznaczona na rozwój tego typu aktywności w Europie. Szanowni Państwo, inwestycje Orlenu przyspieszają transformację energetyczną całej Europy Centralnej i Wschodniej. Zgodnie z naszą strategią do roku 2030 wybudujemy ponad 100 stacji tankowania wodoru, z czego połowa zostanie zlokalizowana w Polsce. Wodór będzie dostarczany z naszych hubów wodorowych, czyli źródeł wytwarzania i dystrybucji tego paliwa. Do końca dekady wybudujemy 10 hubów wodorowych. Tego typu instalacje już dzisiaj funkcjonują w Trzebini, w Włocławku oraz naszym czeskim Litwinowie. Kolejne powstaną w Szczecinie, Bystrej, Ostrołęce, Płocku oraz Gdańsku. Panie dyrektorze, dzisiaj została otwarta pierwsza stacja wodorowa dla klientów indywidualnych. Czy można to nazwać przełomem? Tak, dzisiaj otwarta została pierwsza stacja tankowania ogólnodostępna Orlenu. To jest kolejny krok, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury sieci stacji tankowania w Polsce. I tak naprawdę można powiedzieć, że to nie jest tylko budowa infrastruktury, którą dzisiaj możemy tutaj zobaczyć, ale przede wszystkim taki symbol, że Orlen wkroczył na tą ścieżkę neutralności emisyjnej i realizuje zobowiązania, które przyjął ponad 4 lata temu, jeżeli chodzi o dążenie do neutralności emisyjnej. Dzisiaj oprócz paliw tradycyjnych, paliw bio, w naszej ofercie paliw mamy również wodór. Można powiedzieć dzisiaj jako ten pierwszy dzień, w którym oferujemy wodór jako ogólnodostępne paliwo dla naszych klientów. Ile samochodów dziennie taka stacja jest w stanie obsłużyć? Tutaj stacja w Poznaniu jest jedną z największych w Europie. Mówimy tutaj o stacji, która jest w stanie zatankować 34 autobusy wodorowe w ciągu 12 godzin i pojazdy osobowe. Tu trudno nam zidentyfikować jej zdolności tankowania. To ponad 1 tona na dobę, a więc jeżeli samochód posiada 5-kilogramowy zbiornik, więc jesteśmy w stanie dość sporo tych pojazdów zatankować. Natomiast my się koncentrujemy przede wszystkim na tym rynku, gdzie ten wodór jest potrzebny, czyli tu komunikacja miejska, bo nie ma alternatyw dla autobusów w miastach, alternatyw zeroemisyjnych, czy pojazdy ciężkie, tak jak dzisiaj tutaj mamy pierwszy pojazd producenta, z którym zaczęliśmy współpracę i wierzymy, że ten transport ciężki to jest przyszłość właśnie wodoru w transporcie. Tak, jeżeli chodzi o wodór w Płocku, który zrealizowaliśmy przy współpracy z komunikacją miejską w Płocku, pierwszy taki test od grudnia prowadzony, który potwierdził, że to paliwo w Płocku jakby zdało egzamin. Były testowane różne autobusy wodorowe, był testowany nasz wodór z dwóch źródeł, z źródła w Trzebini, z Włocławka. No, testy się udały, więc tutaj my jesteśmy gotowi dostarczać wodór dla Płocka. Mamy w planach budowę pierwszej stacji tankowania w Płocku i myślę, że ta nasza droga również będzie tak przebiegać, chociażby tak jak tu w Poznaniu i za kilka miesięcy, pewnie za 2 lata spotkamy się w Płocku na otwarciu tej ogólnodostępnej stacji tankowania. Gdzie kolejne stacje takie ogólnodostępne planowane są do realizacji? Tak, ogólnodostępne stacje jakby Orlen
planuje budować w kolejnych ponad 25 lokalizacjach w najbliższych 3 latach, a do końca tej dekady chcemy wybudować ponad 50 stacji tankowania w Polsce. I teraz, jeżeli mówimy o tych najbliższych inwestycjach, które zamierzamy oddać, tak jak tutaj jako ogólnodostępne, to po wakacjach we wrześniu planujemy uruchomić stację w Katowicach, potem jeszcze w tym roku stację we Wrocławku i w kolejnych latach kolejne stacje, które są realizowane w ramach projektu Clean Cities Hydrogen Mobility in Poland. Mówimy tutaj o Warszawie, Krakowie, Pile, Gorzowie Wielkopolskim, Bielsko-Białej i kolejnych jeszcze lokalizacjach, na które w kwietniu tego roku dostaliśmy wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej i tak jak dzisiaj tutaj przedstawiciel Komisji Europejskiej zapowiedział, jest gotów nawet po polsku po realizacji całego tego programu wystąpić za około 3 lata i powiedzieć, że to się udało.